Zadbajmy o zielony Nowy Sącz. Pod takim hasłem miasto uruchamia program, którego celem ma być wieloaspektowa walka o czyste powietrze i środowisko naturalne. Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel, w planach są działania zarówno inwestycyjne, jak i edukacyjne. Chcę utworzyć specjalny fundusz, który będzie zachęcał do wymiany źródeł ciepła. I tutaj nie pokazujemy tylko możliwości wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy, bo nie wszyscy muszą mieć taką możliwość, ale będzie to również możliwość podpięcia się pod sądecki MPEC do źródła systemowego. Będzie to również możliwość zastosowania pompy ciepła czy fotowoltaiki, tak żeby ta paleta była różnorodna. Przede wszystkim nie będzie tutaj kryterium dochodowego. W pierwszym etapie będzie do dyspozycji 650 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych od takiego jednego zadziałania, czy od likwidacji jednego źródła takiego ciepła. No, wiemy wszyscy, nawet z rynku, prawda, że taki kocioł na mieszkanie to już się waha w okolicach 3000 zł, pewnie dom to jest troszeczkę więcej. Ma to być zachęta, ma to być takie wsparcie ze strony miasta, żeby przyspieszyć ten proces. Ważną bronią w walce o czyste powietrze mają być także inwestycje realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak mówił prezes Paweł Kupczak, lata 2020-2023 to prawdziwy boom inwestycyjny z wykorzystaniem środków w wysokości 69 milionów złotych. Jeszcze w 2019 roku, nie licząc kotłowni na Wulkach i w Starym Sączu, 100% produkcji ciepła było produkowane z węgla. W 2023 roku tylko 50% będzie produkowane z węgla. Tą produkcję zastąpi biomasa, która już od kilku miesięcy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej funkcjonuje, oraz kogeneracja. Spółka chce także poszerzyć grono odbiorców ciepła systemowego. W zeszłym roku podłączony nowosądecki szpital i wybudowanie blisko 1,5 kilometra nowej sieci wzdłuż ulicy Kielińskiego. Już mamy kolejne zgłoszenia od podmiotów, które są z tamtego rejonu miasta, które chcą się podłączyć do naszej sieci. W tym roku planujemy kolejne inwestycje. Jeszcze w tym roku w Nowym Sączu ma zostać posadzone 1000 drzew. Często mieszkańcy Nowego Sącza zwracają uwagę na sytuację, kiedy dochodzi do wycinki drzew gdzieś, na przykład na terenach inwestycyjnych. Oczywiście taka wycinka jest czasem konieczna, aby mogły być realizowane w mieście inwestycje bardzo przecież dla mieszkańców potrzebne. Natomiast to, o czym chcemy powiedzieć, przypomnieć, to fakt, że wszelkie wycinki związane są z dodatkowymi nasadzeniami. Nigdy w mieście nie ma takiej sytuacji, że dochodzi do wycinki drzew i miasto traci tą zieleń. Każda wycinka związana jest z nasadzeniami. Tych nasadzeń będzie jeszcze więcej niż wymagałyby tego od nas przepisy prawa. Też wspominał o tym pan prezydent. Planujemy posadzić co najmniej 1000 drzew w tym roku. Pismo w tej sprawie zostało już wysłane do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, parafii, a także szkół. Propozycje miejsc, które będzie można obsadzać, można wysyłać na adres mailowy zielonynowysacz@nowysacz.pl.